Rzeszowie nie wygaszamy żadnego z gimnazjów. Każde z nich albo zostanie włączone w strukturę innej szkoły, przeważnie szkoły podstawowej, tutaj pewnie 80% tych gimnazjów zostanie włączonych. Kilka gimnazjów zostanie włączonych w strukturę szkoły ponadgimnazjalnej, to znaczy dwa w strukturę liceum ogólnokształcącego, jedno w strukturę technikum. Jedno z gimnazjów zostanie przekształcone w liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi. W miejsce czterech gimnazjów powstaną nowe zupełnie szkoły podstawowe, zaś powstanie także dodatkowa piąta szkoła podstawowa, zupełnie nowa, która będzie łączyła się z przedszkolem publicznym, tworząc zespół szkolno-przedszkolny przy ulicy Dąbrowskiego. Przyjęcie dziecka spoza obwodu do szkoły podstawowej może się odbyć wyłącznie wtedy, gdy szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami. Takie przypadki są i zdarzają się bardzo często. Proszę jednak pamiętać o tym, że teraz dochodzi dodatkowa w tym roku siódma klasa, w przyszłym roku ósma klasa. Stąd też jak gdyby takie ochocze przyjmowanie do szkół nieobwodowych dzieci pewnie zostanie trochę zweryfikowane. Ja nie chcę dzisiaj, żeby to nie wyglądało na straszenie, że rodzice mogą tylko do szkół rejonowych. Wszystko wyjdzie w praniu, jak to się mówi, i mam nadzieję, że te ruchy między poszczególnymi szkołami będą następowały. Trzeba sobie zdawać sprawę, że według dotychczas obowiązujących danych, które posiadaliśmy ze szkół podstawowych, nasze szkoły podstawowe wszystkie były na jednakowym poziomie. Mówię oczywiście o poziomie kształcenia, stąd też jak gdyby nie ma wielkich różnic w przygotowaniu dziecka do dalszego etapu edukacyjnego. Oczywiście gimnazjum teraz nie będzie, tylko już do szkoły ponadpodstawowej. I myślę, że takie szukanie jak gdyby specjalnie szkoły gdzieś tam poza obwodem nie jest do końca uzasadnione. To też jest kwestia tego, jak pojmujemy dwuzmianowość, bo jeżeli na przykład klasa, strzelam, druga, rozpoczyna raz w tygodniu zajęcia na godzinę 10 i kończy o 15, czy można mówić o zmianowości? Ja pamiętam ze swoich młodzieńczych lat, że dwuzmianowość to było do 19 nauka. Nie ma czegoś takiego w Rzeszowie. Rozszerzenie oferty szkół podstawowych, bo jednak proszę wziąć pod uwagę, że powstanie 5 szkół podstawowych, daje jak gdyby takie wnioski na to, że tego nauczania dwuzmianowego nie będzie, że będziemy starać się to nauczanie prowadzić w godzinach takich odpowiednich, nazwijmy to 14, 15. Oczywiście w każdej szkole będą funkcjonowały świetlice, które będą zapewniały opiekę dzieciom potrzebującym. Zapewne się obawiają, zwłaszcza nauczyciele gimnazjów. Naszym zadaniem jest tak zminimalizować skutki reformy, aby nauczyciele nie odczuli tego, ale oczywiście nie wszystko będzie możliwe. Tu również w praniu wyjdzie, jak to będzie wyglądało. Ja szacuję, że w tym roku za dużych ruchów kadrowych nie będzie, natomiast przyszły rok może być troszkę gorszy w tym względzie, ale może jakieś przekwalifikowania i tak dalej, bo z jednej strony rośnie nam liczba szkół, jakby zapotrzebowanie nauczycieli, z tym, że nie każdy nauczyciel pracujący dzisiaj w gimnazjum, obawiam się nawet, że nikt z tych nauczycieli nie ma, może predyspozycje ma, ale kwalifikacji do nauczania w szkołach podstawowych tego niższego zorganizowania, czyli nauczania zintegrowanego.